Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <Recovery> papam Definicje chrystologiczne soborów, a wiara współczesnego Kościoła Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 13 kwietnia 1988 roku. Podczas poprzednich Katechez, przedstawiając chrystologiczne nauczanie soborów ekumenicznych i ojców, mogliśmy zdać sobie sprawę z wielkiego wysiłku ludzkiego umysłu, jaki został podjęty dla przeniknięcia tajemnicy człowieka Boga i odczytania w niej prawdy o jego naturze ludzkiej i boskiej. O dwoistości i jedności natur w osobie Słowa, o przemiotach i zdolnościach natury ludzkiej doskonale współbrzmiących i podporządkowanych boskiemu ja. Sobory przełożyły owoce swej pogłębionej lektury na język pojęć i terminów zaczerpniętych z języka potocznego, który spontanicznie wyraża zwykły sposób poznania i rozumowania, wcześniejszy aniżeli pojęciowy język jakiejkolwiek szkoły filozoficznej czy teologicznej. Nie brak w dziełach ojców dociekań, rozważań i starań o udoskonalenie formy wyrazu, tak jak nie brak ich w późniejszych wiekach historii Kościoła, kiedy to stosowane w chrystologii pojęcia i terminy, zwłaszcza termin osoba, zostały pogłębione i uściślone także z wielką korzyścią dla ogólnego rozwoju myśli ludzkiej. Jednak, znaczenie tych pojęć w zastosowaniu do prawdy objawionej. Nie było związane z poszczególnymi autorami lub szkołami, ani przez nich uwarunkowane. Jest to znaczenie stosowane w normalnym języku ludzi wszelkich czasów, wykształconych i niewykształconych o czym można się przekonać na podstawie analizy formułowanych w tym języku definicji. Łatwo zrozumieć, że w czasach nam bliższych. Wobec dążeń do wyrażenia prawdy objawionej w języku, który odpowiadałby nowym pojęciom filozoficznym czy naukowym, niektórym ludziom sprawia trudność przyjęcie i stosowanie dawnej terminologii, a zwłaszcza rozróżnienia pomiędzy naturą i osobą, odgrywającego podstawową rolę w tradycji chrystologicznej i w teologii trynitarnej szczególnie jeżeli szuka się inspiracji w poglądach różnych nowoczesnych szkół, które kładą nacisk na filozofię języka i hermeneutykę, oparte na założeniach relatywizmu, subiektywizmu, egzystencjalizmu, strukturalizmu i tym podobnie, dochodzi się do lekceważenia czy wręcz odrzucenia dawnych pojęć i terminów jako przesiąkniętych duchem scholastycznym, formalizmem, statycznych, a historycznych i tym podobnie. A więc dziś niezdatnych do wyrażania i przekazywania tajemnicy żywego Chrystusa. Co jednak nastąpiło potem? Przede wszystkim, niektórzy popadli w nowe formy scholastycyzmu, wprowadzając pojęcia i terminologie związane z nowymi prądami myśli filozoficznej i naukowej, nie dbając o to, jakie jest ich prawdziwe odniesienie do języka potocznego, i można powiedzieć, do powszechnego rozumienia, które także dzisiaj jest niezbędne do wzajemnego porozumiewania się w sferze myśli i w życiu. Po drugie, nastąpiło łatwe zresztą do przewidzenia przejście od otwartego kryzysu w zakresie języka do relatywizacji dogmatu nicejskiego i chalcedońskiego, który został uznany za zwykłą próbę lektury historycznej, przedawnioną, przestarzałą i niespełniającą wymogów współczesnej umysłowości. To przejście było i jest bardzo ryzykowne i może prowadzić do rozwiązań z trudem dających się pogodzić z danymi objawienia. Tak więc w tym nowym języku mówi się o istnieniu w Jezusie Chrystusie osoby ludzkiej, opierając się na fenomenologicznej koncepcji osobowości, na którą składa się ogół przejawów świadomości i wolności, bez dostatecznego uwzględnienia ontologicznego podmiotu, który znajduje się u jej podstaw. Albo też sprowadza się boską osobowość Jezusa do samoświadomości boskości, przy czym przez wcielenie, niekoniecznie rozumie się przyjęcie ludzkiej natury przez boskie, transcendentne i istniejące od wieków ja. Te poglądy, które mają swój oddźwięk także w sposobie rozumienia dogmatu maryjnego, a w szczególności boskiego macierzyństwa Maryi, ściśle związanego w nauce soborów z dogmatem chrystologicznym Prawie zawsze zawierają w sobie zaprzeczenie rozróżnienia między naturą i osobą, które to rozróżnienie sobory przejęły z języka potocznego i przepracowały teologicznie, czyniąc zeń klucz do interpretacji tajemnicy Chrystusa. To wszystko, o czym oczywiście zaledwie tu wspomnieliśmy, pozwala nam zrozumieć, jak delikatną sprawą jest wprowadzanie nowego języka, zarówno do teologii, jak i do katechezy. Zwłaszcza wtedy, gdy wychodząc od odrzucenia dawnych pojęć, na przykład tych, które określa się jako helenistyczne, ulega się nowym kategoriom czy terminom do tego stopnia, że w ich imię manipuluje się samą istotą prawdy objawionej. Nie znaczy to, że nie można i nie należy kontynuować dociekań nad tajemnicą słowa wcielonego i szukać coraz to bardziej odpowiedniego sposobu podawania doktryny chrześcijańskiej. Zgodnie z zasadami i z duchem Soboru Watykańskiego II, który w ślad za Janem XXIII mówi, że czym innym jest sam depozyt wiary, czyli jej prawdy, a czym innym sposób ich wyrażania, przy zachowaniu jednak tego samego sensu i znaczenia. Do umysłowości współczesnego człowieka, uformowanej według kryteriów i metod poznania naukowego, należy dotrzeć. Uwzględniając jej skłonność do zgłębiania różnych dziedzin wiedzy, ale także jej najgłębsze dążenie do tego, co jest poza, co jakościowo przewyższa wszystkie granice, doświadczenia i rachunku, jak również jej często dającą o sobie znać potrzebę takiej mądrości, która bardziej zaspokaja i dostarcza motywów działania niż nauka. Wówczas się okazuje, że współczesna umysłowość wcale nie jest głucha na naukę o najwyższych racjach życia i o ich ostatecznym odniesieniu do Boga. Stąd możliwość mówienia w sposób uzasadniony i lojalny o Chrystusie w Ewangelii i o Chrystusie historycznym ze świadomością tajemnicy, a więc językiem pełnym zająknięć, ale jednocześnie posługującym się jasnymi pojęciami wypracowanymi z pomocą Ducha Świętego przez Sobory i Ojców, i przekazywanymi nam przez Kościół. Temu objawionemu i przekazanemu depozytowi musi pozostać wierna katecheza chrystologiczna, która studiując i przedstawiając postać, słowo i dzieło Chrystusa w Ewangelii, doskonale potrafi ukazać, właśnie w tej treści prawdy i życia, potwierdzenie przedwiecznego istnienia Słowa, tajemnicę jego kenozis. Jego przeznaczenie i wywyższenie, które stanowi prawdziwy cel całej ekonomii zbawienia i które jednoczy z Chrystusem i w Chrystusie, człowieku Bogu, całą ludzkość, a poniekąd całe stworzenie. Taka teheza musi ukazywać całą prawdę o Chrystusie jako synu i słowie Bożym, drugiej osobie Trójcy Świętej, która wciela się dla naszego zbawienia, urzeczywistniając w ten sposób najwyższe, jakie można pomyśleć i jakie jest możliwe. Zjednoczenie pomiędzy stworzeniem i stwórcą w istocie ludzkiej i w całym świecie. Nie może ona także pomijać prawdy o Chrystusie, który w swojej rzeczywistości ontologicznej posiada ludzką naturę należącą do osoby boskiej, ale posiada też wewnętrzną świadomość własnej boskości jedności pomiędzy swoim człowieczeństwem i swoim bóstwem oraz wzbawczej misji, która została mu powierzona jako człowiekowi. I tak wyłania się prawda o tym. Że w Jezusie z Nazaretu, w jego doświadczeniu i wiedzy wewnętrznej dokonuje się najwyższa realizacja osobowości, także w jej wartości, sensus sui, czyli samoświadomości jako fundamentu i witalnego ośrodka całej działalności wewnętrznej i zewnętrznej, dokonującej się jednak w sferze nieskończenie wyższej, w boskiej osobie Syna. Wyłania się również prawda o Chrystusie, konkretnej postaci i wydarzeniu historycznym. Które zawiera w sobie uniwersalną wartość człowieczeństwa pomyślanego i stworzonego w przedwiecznym planie Boga. Prawda o Chrystusie jako pełnej realizacji przedwiecznego planu, wyrażonego w przymierzu i w królestwie, Boga i człowieka, które znamy z proroctwa i z dziejów biblijnych. Prawda o Chrystusie, przedwiecznym Logosie, świetle i racji wszystkich rzeczy, które przyjmuje ciało i staje się obecny pośród ludzi, pośród rzeczy, w samym sercu dziejów, aby się stać, wedle planu Boga-Ojca, ontologiczną głową wszechświata, odkupicielem i zbawcą wszystkich ludzi, odnowicielem, który jednoczy wszystko to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Pozostając z dala od wszelkich pokus materialistycznego czy panlogicznego monizmu, nowa refleksja nad tajemnicą Boga. Który przyjmuje człowieczeństwo, aby nadać mu jego pełny sens, zbawić je i przyjąć do ostatecznej komunii swojej chwały, nie traci nic ze swego uroku i pozwala dotrzeć do głębi swej prawdy. I piękna także wtedy, gdy rozwijana i prowadzona w obrębie chrystologii, soborów i kościoła, używa nowych sformułowań teologicznych, filozoficznych i artystycznych. Dzięki którym dusza ludzka może przybliżać się coraz bardziej do niewyczerpanych treści Bożego Objawienia. Na początku Soboru Watykańskiego II w swoim przemówieniu papież Jan XXIII wypowiedział prawdę bardzo ważną dla całego nauczania Kościoła, dla teologii, dla kaznodziejstwa i dla katechezy. Powiedział mianowicie, że trzeba zawsze uważać na to, co stanowi prawdę objawioną wiary, i co nie może się nigdy zmieniać w naszych formach wyrazu ludzkiego. Formy te natomiast mogą się zmieniać, mogą się dostosowywać do umysłowości różnych czasów. Jest to bardzo ważne stwierdzenie, które miało olbrzymi wpływ na Sobór, skierowując jego wypowiedzi, jego nauczanie w stronę naszych czasów, ludzi współczesnych, równocześnie przestrzegając przed naruszeniem tego, co jest istotne dla depozytu wiary. Otóż te prawdy istotne dla depozytu wiary dotyczą nade wszystko bożych tajemnic tajemnicy Boga Trójjednego oraz tajemnicy Boga człowieka. Tutaj ogromne znaczenie mają zarówno same źródła biblijne objawienia, jak też wypracowana w ciągu wieków przez sobory Kościoła nauka, którą odnajdujemy także i w naszych katechizmach. Przede wszystkim chodzi tutaj o prawdę o Chrystusie, Bogu człowieku, to znaczy w osobie boskiej słowa. Odnajdujemy naturę boską i ludzką. Boską odwiecznie, bo osoba jest boska. Ludzką w czasie, od chwili wcielenia, od chwili poczęcia i narodzenia z dziewicy nazaretańskiej. I ta prawda wiary, podstawowa i kluczowa, musi być stale w swojej ścisłej treści utrzymywana i przekazywana w całym nauczaniu Kościoła. To było też głównym tematem dzisiejszej katechezy. Przy okazji tej katechezy skróconej, pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z różnych stron Polski. Bardzo się cieszę, że są tutaj rolnicy, ponieważ zbliżają się czasy zasiewów. Życzę, ażeby zasiewy na ziemi Podlaskiej, i nie tylko na Podlasiu, ale na całej ziemi polskiej, były dobre i przyniosły owoce i zbiory błogosławione. Szczęść Boże wszystkim! Chi sinceri, santi vice tu, Advenia vento, adveni a tre tu, via volontà sua, sicuri in cielo, ed in terra, Padre lo quotidiano da vi sogie e dimita no vice de vita nostra, si i nostri vittime, devi stori, e te lo si in tentazione, se liberano samma.